wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam prezydenta miasta Oświęcim, pana Janusza Kwieruta, który przybył do nas wraz z małżonką. Witamy. Witam wszystkich rodziców, wszystkie babcie, wszystkich dziadków, wszystkich Państwa. No i zapraszamy jak co roku do wspólnego kolędowania. Dzisiaj będzie śpiewać z nami chór złożony z uczniów szkół podstawowych numer 4, 7 i 9. Brawa dla dzieci i młodzieży. Pani Krystyna Kubica i pani Joanna Knurowska pomagały się przygotować do dzisiejszego występu i ten chór poprowadzą. Wielkie brawa także dla nich. No i oczywiście prosimy, żeby śpiewać wraz z naszą młodzieżą. Teksty będą wyświetlać się na naszym ekranie. Oczywiście kolędy są doskonale znane, ale nie zawsze pamiętamy wszystkie zwrotki, nie zawsze pamiętamy o naszych pięknych pastorałkach, więc dzisiaj będzie okazja, żeby wspólnie kolędować. Także już za momencik zaczynamy. Dzisiaj pastorałka, będzie to pochodząca z początku XX wieku pieśń Skrzypi wóz. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą, hej, kolęda, kolęda. Trzej królowie jadą, złotą mirę kładą, hej, kolęda, kolęda. A komuś takiemu dzieciątku mało
wieczorem. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich. Chciałem pogratulować, myślę, że w imieniu wszystkich tutaj obecnych za wspaniały koncert, za to, że mogliśmy jeszcze raz przeżywać właśnie te wspaniałe święta Bożego Narodzenia i za to Wam serdecznie dziękuję i życzę, bo to też taki okres przecież właśnie noworoczny, żeby ten rok był wspaniałym rokiem dla Was, żebyście dostawali same dobre oceny, żeby Panie tutaj nie musiały bardzo być zdenerwowane. Myślę, że tutaj śpiewajcie bardzo często, bo macie wspaniałe głosy. Mieliśmy okazję przecież Was też słyszeć wcześniej z okazji 11 listopada, więc śpiewajcie, bo naprawdę warto. I też życzę Wam dużo wspaniałych i dobrych kolegów, koleżanek, by ten rok był dobry zarówno dla młodzieży, i także dla dorosłych. Aby to był szczęśliwy, dobry rok 2019 i byśmy się mogli znowu spotkać za rok i wspólnie pośpiewać. Dziękuję bardzo. Cześć.